siostry i koleżanki całej drużyny, podziękować przede wszystkim panu Aleksandrowi Borkowskiemu, który się przyczynił do tych sukcesów. Oczywiście moim rodzicom, którzy nas wspierali i kibicom, dzięki którym się tutaj znalazłyśmy, chociaż na najniższym próbie, ale miejmy nadzieję, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. I myślę, że nigdy nie zawiedziemy w naszych wynikach i będzie coraz lepiej. Dziękuję. Nasze zmagania na torach regatowych w Pekinie. Powiem naszych, bo jak się okazuje, jest chyba tylko jeszcze jedna pani, ale nie będę wyprzedzał faktów. Wypada jeszcze podziękować naszym trenerom, chociaż liście startowej jest tylko jeden, ale tak naprawdę przed Pekinem było ich dwóch, trenerowi Drażewskiemu i trenerowi Brońcowi, który przygotowywał laureata tego plebiscytu Roberta Sycza w poprzedniejszych latach. Wypada ze strony mojej miłosze podziękować również atmosferze, jaką mamy w Bydgoszczy w klubie, panu prezesowi Żurawskiemu, miastu, panu prezydentowi. Staram się nie schodzić stąd. Laureatka. Panowie wręczą moje autografy. Laureatką pierwszego miejsca w tegorocznym plebiscycie Gazety Pomorskiej jest pani Beata Mikołajczyk. Serdecznie dziękuję trenerowi Wiesławowi Rakowskiemu, a także prowadzącemu do głównego startu w Pekinie Michałowi Brzuchalskiemu, rodzicom, rodzinie i tym wiernym kibicom, którzy nigdy nie zawiedli.